17 i 18 marca w hali Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie odbył się turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży. Na pierwszy rzut oka turniej jak każdy inny, jednak z tą różnicą, że młodzi zawodnicy zmagają się z chorobą, z cukrzycą. Dlatego hasło turnieju to czerwona kartka dla cukrzycy. Czerwona kartka w sporcie, zwłaszcza w piłce nożnej, to jest jak gdyby wykluczenie kogoś z boiska. My chcemy symbolicznie tutaj pokazać, że wykluczamy cukrzycę z boiska. Oczywiście nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ale tak ją opanować, żeby ona nie psuła życia tym dzieciom. Żeby dzieci z cukrzycą, które są bardzo obarczone, przecież cukrzyca nie śpi w nocy, też ją trzeba pilnować, idzie z nimi do szkoły i też ją trzeba wtedy leczyć. Te dzieci są w szkole same, więc to wszystko jest ważne. I czerwona kartka tutaj oznacza, że my wbrew tym wszystkim ograniczeniom, które zdawałoby się, że cukrzyca przynosi w życiu tych dzieci, a przynosi, to wymaga od nich większego trudu, to są mali bohaterowie, podobnie jak ich rodzice, którzy nad tym czuwają. To wbrew temu jednak te dzieci żyją normalnie i mają dużo radości z ruchu, sportu i o to tutaj chodziło z tą czerwoną kartką. Idea turnieju narodziła się z rozmów pomiędzy włoską drużyną z Mediolanu, a drużyną cukierasów z Poznania. Mowa była o rozegraniu meczu, a skończyło się na dwudniowym turnieju. Ostatecznie Włosi nie dojechali, a turniej przyciągnął 12 drużyn z całej Polski. Mamy 12 drużyn, mieliśmy 14, natomiast cukrzyca jest niestety taką przypadłością, że każda choroba, grypa, nawet drobne przeziębienie się niestety często wydłuża. W związku z czym drużyny z Warszawy połączyły siły, nie dojechała namienna drużyna, ale jest 12 drużyn po 6 dwóch kategoriach wiekowych. Mali, czyli to jest 7-10 lat i duzi, czyli 11-14, no więksi, może nie duzi, ale więksi. Główną ideą, dla której turniej odbył się, była kwestia integracji i chwila odpoczynku połączona z dobrą zabawą. Najbardziej zależy nam na tym tak naprawdę, żeby te dzieci, a przede wszystkim ich rodzice, zapomnieli na chwilę o tym, że mamy cukrzycę, bo my mamy wszyscy cukrzycę. Mamy my rodzice i mają ją dzieci i te rodziny myślę, że mają tę chwilę odpoczynku. Dwa, jest to rodzaj troszeczkę takiej terapii zbiorowej. My wszyscy widzimy, że nasze dzieci mają pompy insulinowe, muszą sobie podawać insulinę, muszą mierzyć poziom glukozy, ale mogą grać i szaleć na boisku jak wszystkie inne i to razem. Cukrzyca to choroba, z którą żyje się 24 godziny na dobę. Wymaga ona dyscypliny i pełnej kontroli nad tym, co jemy i kiedy. Sprawia to, że życie z tą chorobą nie jest łatwe. Da się żyć, ale jest ciężko i trudno, powiem tak. Żyjemy z dnia na dzień tak naprawdę. Realizujemy marzenia, idziemy do przodu, po prostu. Jak podkreślają mamy, właśnie takie turnieje to doskonała okazja do spotkania i wymiany doświadczeń oraz wspierania się nawzajem. A dla młodych piłkarzy okazja do sprawdzenia umiejętności i doskonałej zabawy. Tego typu imprezy powinny być częściej organizowane dla naszych dzieciaków, dlatego że dostarczają im moc emocji. Dla nas rodziców możliwość spotkania się, bawienia się w gronie jest niesamowita. A dzieciaki na takich imprezach też czują się, że mogą robić to wszystko, co inne dzieci, tak? Te zdrowe, dla których jest mnóstwo takich turniejów. Dzieciaki mają w tym cel, czują, że dzieje się coś ważnego dla nich. Niesamowita historia, naprawdę. Niesamowitą historią jest również fakt, że sucholeska impreza, pomimo iż odbyła się po raz pierwszy, miała ogromne wsparcie. Na początku turnieju życzenia dobrej zabawy złożył Jurek Owsiak, który nie mógł być osobiście, ale przysłał wideo życzenia. Na rozpoczęciu nie zabrakło również wójta gminy Suchy Las, Grzegorza Wojtery. Jest to bardzo nietypowe spotkanie sportowe. Turniej, który się odbywa się w Suchym Lesie po raz pierwszy oczywiście. Ale widząc zainteresowanie, widząc ile osób przyjechało do Suchego Lasu, myślę, że jest to ważna impreza. O ważności imprezy świadczy fakt, że pojawił się na niej czterokrotny mistrz świata i mistrz olimpijski w wioślarstwie Michał Jeliński. Mistrz, który tak jak młodzi piłkarze jest cukrzykiem. Tak, nie ja pierwszy, nie ostatni. Kiedyś doliczyłem się czterech mistrzów olimpijskich, którzy zdobyli tytuł chorując na cukrzycę. Myślę, że jest to oczywiście dla mnie ogromne wyróżnienie, ale też pokazuje, że jest to możliwe, nie jest to przypadkowe. Ale myślę, że w takim sensie podchodzenia do sportu, no wiadomo, że sport wyczynowy jest to kwestia poświęcenia jakiegoś tam całego swojego wolnego życia, poświęcenia innych pasji, czasami też kosztem rodziny to się odbywa. Ale na pewno warto podkreślić, że sport, aktywność fizyczna dla młodego diabetyka, dla młodego pacjenta tak naprawdę jest to rzecz konieczna. No, w takim wymiarze powinniśmy traktować sport jako takie bardzo skuteczne narzędzie do dobrego zarządzania cukrami i myślę, że na pewno o wiele ważniejsze jest to,
żeby człowiek, żeby pacjent był aktywny, ruszał się i myślał o aktywności przez całe życie, a nie tylko w krótkim wieku trenował sport wyczynowy, a później od tego sportu gdzieś odchodził. Także myślę, że tutaj my tak powinniśmy tych młodych ludzi motywować, tak ich inspirować, żeby myśleli właśnie w kategoriach sportu jako narzędzia do zarządzania chorobą, bo tak naprawdę inaczej się nie da. No tutaj jeżeli wszyscy o tym wiemy, że nie ma zdrowego człowieka, nie ma zdrowej jednostki, jeśli dla niego sport będzie, aktywność będzie rzeczą obcą. Tak samo to podwójnie jest ważne w przypadku młodego człowieka z cukrzycą, starszego również, ale myślę, że za młodu właśnie te takie dobre nawyki, te dobre zachowania się kształtują i to wielkie brawa dla uczestników, dla ich rodziców, dla opiekunów, dla stowarzyszeń, ale głównie oczywiście dla organizatorów, dla tutaj kliniki, która tą potrzebę jakby zauważyła i zdobyła się na naprawdę ten wysiłek tutaj organizacyjno-logistyczny, żeby ten turniej zorganizować. Pierwszego dnia turnieju młodzi piłkarze walczyli o jak najlepsze miejsca, natomiast drugiego dnia, oprócz rywalizacji, organizatorzy przygotowali niespodzianki. Tak, jutro będziemy przede wszystkim się bawić, a nie tylko grać w piłkę. Zaczynamy o 9 rano wyścigami na ergometrach wioślarskich. Prowadzi to mistrz olimpijski i czterokrotny mistrz świata Michał Jeliński. Zaraz potem prawie na naszą halę wejdzie Szymon Ziółkowski i nasze maluchy najmłodsi będą rzucać młotem. Mamy nadzieję, że wszystko zostanie w należytym porządku. Dzieci będą się bawić z Szymonem. Po Szymonie jeszcze Ilona Mądra, która poprowadzi połączenie piłki z koszykówką. A potem cała ta trójka, do której dołączą jeszcze Bartek Bosacki, Paweł Wojtala, Dariusz Kofnyt, Natalia Amada, mistrzyni olimpijska z Rio i Izabela Deleska oraz Andrzej Juskowiak, który poprowadzi ten team jako trener, zagrają z małymi dziećmi, z naszymi młodszymi mecz gwiazdy kontra dzieci. Jak podkreślają organizatorzy, halowy turniej piłki nożnej dzieci i młodzieży z cukrzycą w Suchym Lesie był pierwszym, ale na pewno nie ostatnim.